Finszu. Nie tylko. W sztukę współczesną to jest taki już międzynarodowy, jeden z większych ludzi, którzy na poziomie międzynarodowym inwestuje w sztukę. Oczywiście on to chyba pojmuje jako biznes, prawda? Książki wydaje. Bardzo ładne książki, ale oni inwestują w naukę. Są takie konkursy na najlepszą książkę w języku ukraińskim, oczywiście w historii sztuki, czy w historii. Więc mają takie ambicje, oni są do tego zmuszeni, bo oni muszą łożyć na kulturę, ponieważ oni wypełniają funkcję państwa. Oni są mecenasami kultury sztuki. Ale to jest ustrój anachroniczny. To pan trafi sam wami, że to jest jakby takie połączenie feudalizmu i kapitalizmu. To musi się zmienić, ale oni sami tego nie wygenerują. Nie wygenerują. Oni muszą być do tego zmuszeni, bo proszę państwa, jeżeli prezydent Janukowicz, tak? Jeżeli jego syn w ciągu roku zarobił 100 milionów dolarów, tyle jego się w ciągu roku powiększa majątek, to on sam z siebie. Nie można liczyć, natura ludzka jest egoistyczna. I tutaj te zmiany muszą być wymuszone. Musi być jakaś dywersyfikacja własności, bogactwa. A co jest źródłem tego? Rządy prawa. Przestrzeganie prawa, prawda? Bo oni żerują na tym, na logowaniu, na wykorzystywaniu struktur państwowych, podatków, że płacą wszyscy. Struktur wojskowych, policji. Oni żerują na państwie, prawda? Na państwie. Bo to państwo ukraińskie pozwala im na bogacenie się. Ale obecnie jest taki moment, że musi to ulec zmianie. Po prostu musi ulec zmianie. I jeżeli zobaczymy, że są rozmowy na Ukrainie, jakiś konsensus, to znaczy, że to na nich wymuszono. To na nich wymuszono. Ponieważ dla nich jest jedna droga. Transfer pieniędzy i ucieczka z Ukrainy albo do Rosji. W Rosji, jeżeli oni będą chcieli, powiedzmy, odziemić się od Ukrainy, tej zachodniej czy centralnej, to oni tego nigdy nie zrobią, bo to będzie gubernia. To będzie, po prostu będą dwie gubernie rosyjskie i oni po prostu będą zredukowani do takich milionerów, jak ci inni milionerzy czy miliarderzy rosyjscy. Że albo słuchasz największego oligarchy, prezydenta, albo za kraty, albo uciekaj za granicę. Dlatego, natomiast oni na Ukrainie mogą rządzić. I oni nie chcą silnej władzy centralnej. Oni nie są siebie centralnej władzy. Więc myślę, że to nie jest dobry system, że to musi ulec zmianie, dlatego że nikt też takiej Ukrainy nie chce w Unii Europejskiej.